Słyszałem o tym, jak Noe na rozkaz Boga arkę wzniósł. Słyszałem o Dawidzie, jak procą wroga zmógł. Słyszałem o Danielu, jak z jamy lwa go wyrwał Bóg. Słyszałem też, jak Mojżesz z Egiptu wywiódł lud, lecz życie, które dał mi Bóg, dopiero wtedy ma swój sens, gdy Jezus w sercu moim jest. Lecz życie, które dał mi Bóg, dopiero wtedy ma swój sens, gdy Jezus w sercu moim jest. Słyszałem o tym, jak Noe na rozkaz Boga arkę wzniósł. Słyszałem o Dawidzie, jak procą wroga zmógł. Słyszałem o Danielu, jak z jamy lwa go wyrwał Bóg. Słyszałem też, jak Mojżesz z Egiptu wywiódł lud. Lecz życie, które dał mi Bóg, dopiero wtedy ma swój sens, gdy Jezus w sercu moim jest. Lecz życie, które dał mi Bóg, dopiero wtedy ma swój sens, gdy Jezus w sercu moim jest. Ja wiem, kto to jest. Och, przecież oczywiście, po sposobie jazdy od razu widać. Przecież jedzie jak szalony. O co chodzi? Kto mógł powiedzieć takie słowa? Kiedy? W jakiej sytuacji? No, mam nadzieję, że wkrótce się tego dowiemy. Ale na początek mam tutaj dla Was pewien napis. Co to może być? Jest to jakieś słowo czytane od prawej do lewej. No dobra, nie będę Was dłużej trzymać w napięciu. Jest to imię Jehoram. Pokażę Wam tutaj po polsku. To imię dzisiejszego króla. Kolejnego króla Królestwa Izrael, o którym chcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Tutaj jest to imię zapisane po hebrajsku, czyli w języku, w którym została spisana większość Starego Testamentu. Natomiast tutaj dla ułatwienia po polsku. Jest to kolejny król. No ale właśnie, jak w ogóle to się stało, że o tym Jehoramie dzisiaj mówimy. Musimy sobie przypomnieć najpierw, co było ostatnio. Jak pewnie pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o królu Achabie, jak spotkał się z Eliaszem na górze Karmel, gdzie Pan Bóg pokazał, że jest jedynym prawdziwym Bogiem. No i ten Achab, oczywiście pamiętacie, był niestety złym królem, który nie był posłuszny Bożym przykazaniom. Jakiś czas później umarł i królem został jego syn Achazjasz. On również był królem, który nie przestrzegał Bożych przykazań i właściwie czynił wiele z tych złych rzeczy, które robił jego ojciec Achab. Po 2 latach panowania umarł i kolejnym królem został jego brat, również syn Achaba, Jehoram, nasz dzisiejszy król. Mały rebus. Co my tutaj mamy? Jakaś pralka, wieszak, wyspa? Dam Wam trochę czasu, żebyście mogli rozwiązać ten rebus. Coś tam trzeba odjąć, coś trzeba zmienić. Myślę, że już powoli odgadujecie, co to za słowo. A wynik tego rebusu to sprawiedliwy. Co to znaczy sprawiedliwy? No można na 2 sposoby rozumieć to słowo. Albo sprawiedliwy, w sensie postępujący w uczciwy sposób, czyli ktoś, kto postępuje w uczciwy sposób, albo sprawiedliwy, czyli taki, który traktuje ludzi w uczciwy sposób. I właśnie to słowo będzie nam trochę się tutaj przewijać przez dzisiejszą historię. Dlatego, że sprawiedliwy jest Bóg. Pan Bóg jest sprawiedliwy i nie przychodzi obojętnie wobec tego, kiedy ktoś robi coś złego, kiedy ktoś popełnia grzech. Grzech ma zawsze swoje konsekwencje. No ale wróćmy do naszego Jehorama. Jehoram akurat w tym momencie naszej historii prowadzi wojnę z królem Hazaelem. To
był król Aramu. I niestety w tej wojnie został ranny, więc pojechał sobie do miasta Jezreel. Nie pojechał do stolicy swojego państwa Izrael, do Samarii, tylko pojechał do Jezreel. I tam pojechał po to, żeby odpocząć, żeby troszeczkę dojść do siebie, żeby wyleczyć te rany, których doznał podczas bitwy. Tymczasem w innej części jego królestwa odbyła się pewna ciekawa sytuacja. A mianowicie prorok Elizeusz wezwał swojego ucznia i powiedział mu tak: słuchaj, pójdziesz do człowieka imieniem Jehu i namaścisz go na króla. Czyli po prostu miał wylać oliwę na jego głowę i ogłosić go królem. A potem szybko stamtąd uciekaj. Ale zaraz, jak to? Przecież był król, król Jehoram, no to czemu on miał namaszczać jakiegoś innego króla, jakiegoś nowego króla? No zaraz się przekonamy. Uczeń Elizeusza wyruszył ze swoją misją. Szybko udał się do miejsca, w którym przebywał Jehu. Odnalazł właśnie tych ludzi, z którymi Jehu przybywał i powiedział, że musi porozmawiać z Jehu. I w tej rozmowie przekazał Jehu słowa Elizeusza i namaścił go na króla, ogłosił go królem. Powiedział też ten uczeń Jehu, że zostaje on teraz królem i wytępi ród Achaba. Ród Achaba, czyli rodzinę Achaba po prostu. Tymczasem uczeń Elizeusza szybko stamtąd odchodzi. A Jehu przekazał swoim ludziom słowa tego ucznia i oni uznali go nowym królem. Jehu postanowił udać się do Jezreel, bo wiedział, że ma teraz ważną misję do wykonania. Więc szybko wskoczył do swojego rydwanu i wyruszył pędem właśnie do Jezreel. A tam z kolei strażnik, który stał na wieży, zobaczył, że ktoś nadjeżdża. Więc król kazał wysłać posłańca, żeby wyruszył naprzeciwko tym przybywającym i zapytał, czy przybywają w pokojowych zamiarach. Jeździec wyruszył i strażnik obserwuje, patrzy, co się dzieje i mówi, no dojechał tam do tych ludzi, ale nie wraca, jedzie razem z nimi. Król tak się zaczął pewnie zastanawiać, może był zaniepokojony, trudno powiedzieć, ale postanowił wysłać kolejnego posłańca. No i kolejny posłaniec ruszył, dojechał do tych nadjeżdżających i też zaczął po prostu jechać z nimi. Nie wrócił szybciej z wiadomością, w jakich zamiarach przybywają. Strażnik opowiedział o tym, co zobaczył królowi Jehoramowi i nagle patrzy i woła: wiem, kto to jest! Przecież po sposobie jazdy można rozpoznać, że to Jehu jedzie jak szalony. I to właśnie te słowa, które słyszeliście na początku, zostały wypowiedziane przez tego strażnika, który stał na wieży i obserwował, co się dzieje i relacjonował to wszystko królowi Jehoramowi. No i wtedy król Jehoram, jak usłyszał, że to jest Jehu, stwierdził, że sam wsiada do rydwanu i jedzie mu na spotkanie. Więc wyruszył i kiedy dotarł do tego miejsca, w którym akurat już był Jehu, zapytał się, w jakich zamiarach tutaj przybywa. Czy przybywasz w pokojowych zamiarach? A Jehu mu odpowiedział: co znaczy, że w pokojowych zamiarach, jak te wszystkie złe rzeczy, które robiła twoja matka Izebel, nadal są obecne w naszym kraju? O, i te słowa sprawiły, że Jehoram już wszystko zrozumiał. Wiedział, że Jehu zdecydowanie nie przybywa w pokojowych zamiarach, więc czym prędzej zawrócił swój rydwan i zaczął uciekać. Ale Jehu był tutaj bardzo szybki, wyciągnął strzałę i wystrzelił w kierunku króla Jehorama. Słuchajcie, strzała trafiła w sam środek pleców Jehorama i przestrzeliła jego serce. Jehoram zginął w swoim rydwanie. I kiedy Jehu wraz ze swoimi ludźmi dojechali do tego miejsca, w którym zginął Jehoram, przeczytam wam, co powiedział. Jehu powiedział do swojego adiutanta coś takiego: weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem, wtedy Pan wydał na niego ten wyrok. Zaiste, krew Nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan,
odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. Coś tu się zaczyna wyjaśniać. O co chodziło w tym, co miał zrobić Jehu, czyli wytępić ród Achaba. Pamiętajmy, że Jehoram to był syn Achaba, o którym tutaj wspomniał Jehu. Ale kim był Nabot? O co chodzi z tym Nabotem? Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka sytuacja wcześniej, kiedy żył jeszcze król Achab, że był sobie w swoim pałacu, właśnie w Jezreel, czyli tam, gdzie teraz cała ta akcja się dzieje, i patrzył sobie tam w okolicy swojego pałacu, zobaczył piękną winnicę i pomyślał sobie, o, to idealne miejsce na ogródek warzywny. Stwierdził, że sobie zrobi w tym miejscu ogród warzywny. Poszedł do właściciela tej winnicy, który nazywał się Nabot, i powiedział, że chce tą winnicę kupić. Ale Nabot powiedział Achabowi, królu, nie sprzedam ci tej winnicy, ponieważ to jest moja ojcowizna. Achab mówił, że jest gotów mu za to dać jakąś jeszcze lepszą winnicę, nawet zapłacić pieniędzmi, ale Nabot był nieugięty. I król Achab po prostu się obraził, poszedł do swojego pałacu i leżał obrażony. Na to przyszła jego żona Izabel, zapytała, co się dzieje, i uknęła cały swój plan. Napisała listy do takich ważnych ludzi w mieście, w imieniu oczywiście Achaba, i uknęła cały spisek. Powiedziała, że mają osądzić Nabota, oskarżyć go o bluźnierstwo przeciwko Bogu i przeciwko królowi, a potem ukamienować. I rzeczywiście tak się stało. Ludzie z miasta się zebrali, znaleźli osoby, które powiedziały po prostu kłamstwa przeciwko Nabotowi, bo wcale nie bluźnił przeciwko Bogu ani przeciwko królowi. Oskarżono Nabota o to bluźnierstwo i rzeczywiście został wyprowadzony poza miasto, ukamienowany i zginął. I król Achab przejął jego winnicę. Ale wkrótce, kiedy król Achab właśnie po tej winnicy się przechadzał, przyszedł prorok i powiedział Achabowi, że Pan Bóg widział wszystko to, co zrobił, widział to morderstwo, które zostało dokonane na Nabocie, i powiedział mu takie słowa. Zaraz Wam przeczytam. Pan Bóg powiedział do Nabota przez proroka Eliasza coś takiego. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad. Wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Pan Bóg zapowiedział Achabowi konsekwencje tego grzechu, który popełnił. Pan Bóg jest sprawiedliwy i nie przechodzi obojętnie wobec grzechu. Niezależnie od tego, kto ten grzech popełnia, czy to jest król, czy to jest zwykły obywatel, czy ktoś jest biedny, bogaty, stary, młody, nieważne. Jeżeli ktoś popełnia grzech, zawsze są tego konsekwencje. Nam się czasem wydaje, że kogoś okłamałem, jeden, drugi raz, upiekło się, ale prędzej czy później każdy grzech, nawet najdrobniejsze kłamstwo, ma swoje złe konsekwencje. Tak jak zresztą się tutaj przekonaliśmy. Rzeczywiście ten sąd nad Achabem, nad jego rodziną został dokonany. Pan Bóg posłużył się do tego właśnie Jehu, tym człowiekiem, o którym wcześniej tutaj mówiliśmy. I zobaczcie, mogło się wydawać, że minęły już lata, Achab już nie żył, pewnie wielu już w ogóle zapomniało o tej sytuacji, jaka miała miejsce z Nabotem, ale Pan Bóg pamiętał to, co się stało, i pamiętał o tej karze, którą zapowiedział Achabowi. I tak jak widzieliśmy, to, co stało się z Jehoramem, to właśnie była konsekwencja grzechu Achaba. I w ten sposób właśnie wypełniło się to, co Pan Bóg zapowiedział. I zginął nie tylko Jehoram, zginęła też żona Achaba, Izabel, i wielu z ich rodziny, zgodnie z tym, co powiedział Pan Bóg. Jehu został królem, ale niestety nie był dobrym królem. Niestety odszedł od Boga i mimo, że Pan Bóg posłużył się nim do tego, żeby wykonać sprawiedliwość, Jehu potem Panu Bogu nie był posłuszny. I też popełnił wiele, wiele grzechów, które popełniali również jego poprzednicy, inni królowie Izraela. Ale to już osobna historia. Jaki mamy wniosek z tej lekcji? Pan Bóg jest sprawiedliwy i każdy grzech ma swoje konsekwencje. Dlatego warto pamiętać o tym, jakie są Boże przykazania,
i unikać tych rzeczy, które są złe. Unikać grzechów, które mają swoje przykre konsekwencje, tak jak się w tej historii przekonaliśmy. Pan Bóg wiele razy w swoim słowie nas zachęca do tego, żeby czynić to, co Jemu się podoba, to, co jest dobre. Więc niech ta lekcja będzie taką zachętą dla każdego z nas, żeby pamiętać o Bożej sprawiedliwości. To dobry moment na powtórzenie psalmu 24, którego uczymy się już od kilku szkółek. Dołożymy dzisiaj kolejną część, czyli pierwszy fragment 5 wersetu. I będziemy już prawie w połowie całego psalmu. Powtarzajcie razem ze mną. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. Świetnie, a teraz utrwalimy sobie dwie najnowsze części. Powtórzymy je najpierw powoli, a potem szybko. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. A teraz spróbujcie zamknąć jedno oko i powtórzymy je szybciutko. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. Bardzo dobrze. A teraz dla utrudnienia usuniemy sobie tekst i powtarzajcie razem ze mną od samego początku całość. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. Bardzo dobrze. Zachęcam Was do powtarzania całego psalmu codziennie. Jestem pewna, że szybko zostanie Wam w głowach. Powodzenia! A teraz razem z moim pomocnikiem Piotrusiem chcieliśmy zaprezentować Wam, jak zrobić wiosenną pracę plastyczną. Potrzebujecie kilku rzeczy, które każdy ma w domu. Co przygotowaliśmy? Farby. Trzy kolory. Żółty. Brązowy, fioletowy. Tak. Dwa mazaki. Zielony i? Czarny. Jeden klej. Co jeszcze? Nożyce. Nożyce, widelec. Trochę papieru, żeby nie ubrudzić paluszków. I poproście mamusię o takie płatki. Na pewno ma w łazience płatki kosmetyczne. Oprócz tego bierzemy kolorowy papier, wycinamy piękne słonko, jakąś zgrabną gałązkę z ogródka, przyklejamy to w ten sposób na niebieską kartkę i doklejamy zieloną trawę. Dobrze, zaczniemy od kwiatuszków. Jakie są wiosenne kwiatuszki? Przewiśniegi. Zaczniemy od przewiśniegów. Bierzemy płatek kosmetyczny, nożyce i tak jakbyście chcieli wyciąć koronę. Ty już, Piotrusiu, możesz namalować ze 2-3 łodyżki. Tak jakbyście chcieli wyciąć koronę. Możecie poprosić z nożycami o pomoc rodziców, żeby nie zranić się w żaden paluszek. Tak. Może troszeczkę mniejsze zrobimy te łodyżki, co? Takie troszkę. Ta jest największa, a ta mniejsza. To ja tu domaluję jeszcze taką, bo przebiśniegi zwykle są pochylone. To jeszcze tu domaluję takie 2 przechylone łodyżki. Otwieramy klej i w ten sposób smarujemy każdy z wyciętych elementów. Przyklejamy
ten sposób tak przewiśniegi. Właśnie. Nie przewiśniegi, tylko przewiśniegi. Mhm. A znamy... przebijają śnieg. Przebijają śnieg. Czy znasz jeszcze fioletowe kwiatuszki? Wiosenne. Krokusy. Właśnie. Przebiśniegi już mamy. Można oczywiście zrobić ich więcej. A reszta łodyżek przyda się nam do tego, żeby doczepić do nich krokusy. Bierzemy widelec i fioletową farbę. Moczymy widelec w farbie. Tak. I możesz przypieczętować, gdzie chcesz przypieczętować. Tutaj krokusik, czy tu? Dobrze. Robimy pierwszą pieczątkę. Ile zrobimy? 4 krokusy tutaj. Tu, tu i tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. Okej. Okay. Chcesz też? Raz, dwa, trzy. Na razie wystarczy krokusów. Zajmiemy się teraz małymi baziami. Taki płatek spokojnie możemy przepołowić na pół. Będzie nam go wtedy łatwiej. Łatwiej będzie nam kulać z niego bazie. Właśnie dlatego przyczepiliśmy tutaj gałązkę. Możemy porwać każdy kawałeczek na 4 części. Możecie też to zrobić ze zwykłej watki. Tak? I robimy małe kuleczki. Tutaj. Bazie. Możesz to jeszcze na pół podzielić? Nie, nie, nie na pół. Tylko takie. Dobra. Załóż. Smarujemy tutaj gałązkę. Smarujemy koło gałązki klejem. Małe plamki kleju. I przyczepiamy małe bazie. Przyznacie, że robi się nam całkiem wiosennie. Tutaj. I z drugiej strony. Proszę, przyczep. Dzięki. Tu było. Bardzo ładnie. Troszeczkę. Troszeczkę wyżej. Tu się trzyma. Super. I ostatni doczepiamy tu. I na koniec na naszą łąkę zaprosimy jeszcze pszczółki. Potrzebujemy paluszek i żółtą farbę. Ten duży paluszek bierzemy. Który jest duży? Ten. Moczymy go delikatnie w farbie. Tak. Nadmiar farby strzepujemy. I delikatne pieczątki. 5 pszczółek zrobimy? Raz. Tak. Będą sobie latały. Niech sobie latają. Weźmiemy więcej farby, dobra? Delikatnie. Bo za dużo to nie będzie nam chciało wyschnąć. 3, 4 i ostatnia. 5. I szybciutko, zanim coś się ubrudzi, wycieramy paluszek do ręcznika. Dlatego jest to potrzebna chustka, przecierka na 6 kawałków. A teraz bierzemy nasz widelec, ciemną farbę i czego brakuje nam naszym pszczółkom? Pasków. Pasków. I malujemy pszczółkom paski. Raz, dwa, trzy, jak pieczątki. I cztery. Mojego pomocnika poproszę, żeby otworzył czarny mazak. I domalował pszczółką skrzydła. Tak, można to też zrobić jeszcze w ten sposób, takie u góry, prawda? Raz, dwa. I ostatnia pszczółka też nie ma skrzydełka. Tak było tej razy. I proszę, nasza wesoła wiosenna łąka już gotowa. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy.
Panie Boże, tak dziękujemy Ci za tę dzisiejszą historię. Dziękujemy bardzo, że Ty jesteś naprawdę sprawiedliwy. I prosimy, pomóż nam tak codziennie, całym sercem się starać Tobie podobać. Amen. To już koniec naszej dzisiejszej szkółki. Cieszymy się, że byliście z nami i serdecznie Was pozdrawiamy. Do zobaczenia!